10. Ai-ai. Gatunek małpiatki, jedyny współcześnie żyjący przedstawiciel rodziny palczakowatych, zwierzę występuje na wschodnim i północnym wybrzeżu Madagaskaru, zasiedla wzniesienia w lasach deszczowych i lasach liściastych. Palczak madagaskarski ma ciało wielkości kota, z dużą głową i krótkim pyskiem, uszy duże, chwytne palce u rąk i nóg. Żyje około 20-25 lat. Jest małpiatką aktywną w nocy, w związku z tym posiada w oku błonę odblaskową. Jego charakterystyczną cechą jest to, że posiada cienki, długi palec środkowy, zakończony hakowatym pazurem. Madagaskarscy tubylcy wierzą, że skierowanie przez niego swojego najdłuższego pazura w stronę człowieka zwiastuje nadchodzące nieszczęście. 9. Rurkonos żółtoplamy. To zwierzę należące do rodziny rudakowatych, obejmującej 170 gatunków. Przedstawiciele tego gatunku mają świetny wzrok i dobry węch. Żywią się owocami, kwiatami, liśćmi, także owadami. Żyją pojedynczo lub w bardzo licznych koloniach. Rurkonosy żółtoplame żyją w północno-wschodniej Australii. Są nietoperzami niezwykle małymi. Długość ich ciała wynosi średnio około 9 cm, a średnia waga przedstawicieli tego gatunku to niecałe 50 gramów. Zwierzę również charakteryzuje się specyficznymi nozdrzami, które przypominają rurki, stąd właśnie jego nazwa. Nietoperz uważany jest również za niezwykle brzydkie zwierzę, szczególnie przez mieszkańców Australii. Niektórzy również uważają, że nietoperz ten przynosi pecha. Jednak mimo tego zwierzę jest dość popularnym zwierzęciem hodowlanym. Możemy również zobaczyć rurkonosy w wielu ogrodach zoologicznych na całym świecie. 8. Harpia wielka. To gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju harpia. Zamieszkuje lasy tropikalne w Ameryce Południowej i Środkowej, od południowego Meksyku do północnej Argentyny. Długość ciała wynosi od 89 do 105 cm. Masa ciała samców to około 5 kg, samic od 6 do 9. Rozpiętość skrzydeł to około 2 metry, natomiast długość pazurów to niemal 13 cm, co jest niezwykle imponującym wynikiem. Zwierzę uważane jest za dość brzydkie i w porównaniu z innymi jastrzębiami możemy z pewnością dojrzeć pewne różnice w wyglądzie, niestety na niekorzyść harpii wielkiej. Gatunek niestety jest zagrożony, liczebność spada wskutek wyrębu lasów, polowania oraz konkurencji z ludźmi o pożywienie. Aby ocalić harpię, w Panamie uznano ją w 2002 roku za symbol tego kraju i surowo karze się kusownictwo. Harpia widnieje również na herbie Panamy oraz brazylijskiego stanu Parana. 7. Skaber amerykański. Jest to gatunek ryby morskiej występujący w zachodnich rejonach Oceanu Atlantyckiego u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Należy do rodziny skaberowatych. Skaberowate są aktywne w dzień, prowadzą przydenny tryb życia, zagrzebują się w dnie i polują z zasadzki, żywią się rybami i bezkręgowcami. Skaber amerykański to niezbyt duża ryba, osiąga około 60 cm długości. Poluje na mniejsze stworzenia w dość niecodzienny sposób, zagrzebuje się w piasku, a gdy nadarza się okazja, poraża swoje ofiary prądem elektrycznym. Co prawda napięcie, jakie wytwarza ryba, nie jest bardzo imponujące, jednak jak się okazuje, zaledwie pół wolta wystarcza, aby ryba mogła skutecznie polować. Narządy wytwarzające napięcie są umieszczone za oczami zwierzęcia. Inną bronią tej ryby są ostre kolce wyrastające z płetw i wypełnione jadem. Skabery żyją na dnie oceanu, na głębokości dochodzącej nawet do 36 metrów. 6. Jelonek czubaty. To ssak parzysto-kopytny z rodziny jeleniowatych. Gatunek został pierwszy raz opisany w 1872 roku w jednym z branżowych czasopism. Jako środowisko naturalne zwierzę wybrało sobie Syczuan w Chinach. Ilość osobników szacowana jest na od 300 do 500 tysięcy, jednak gatunek uważany jest za zagrożony. Ilość osobników ciągle maleje, główną tego przyczyną są polowania. Gatunek ten ma specyficznie rozwinięte kły. U samców górne kły są wydłużone i zakrzywione oraz wystają na zewnątrz pyska. Ich długość dochodzi nawet do 2,5 cm. Zwierzę sprawia wrażenie groźnego, jednak jest to tylko wrażenie pozorne. Prawda jest taka, że jelonki są roślinożerne i raczej nie zagrażają ani ludziom, ani innym zwierzętom. Głównymi składnikami diety jelonka czubatego są trawa, owoce, rośliny zielne oraz liście krzewów. Zarówno samce, jak i samice wydają zarówno w okresie godowym, jak i w przypadku zagrożenia charakterystyczne dźwięki przypominające szczekanie.
Długość ciała zwierzęcia wynosi około 100 do 160 cm, wysokość dochodzi do 70 cm, a waga waha się w granicach od 17 do nawet 50 kg. 5. Ambystoma meksykańska. Jest to endemiczny słodkowodny gatunek drapieżnego płaza ogoniastego z rodziny ambystomowatych. Płaz jest zwierzęciem jadalnym, cennym zwierzęciem laboratoryjnym, bywa także hodowany w akwariach. Jest gatunkiem drapieżnym, ma szczątkowe zęby. Pokarm lokalizuje za pomocą węchu. Odżywia się w porze wieczorowej i nocnej, m.in. małymi zwierzętami wodnymi, a czasem nawet zjada inne osobniki swojego gatunku. Płazy mogą sobie wzajemnie obgryzać kończyny i końcówki płetwy ogonowej. Mają jednak zdolność regenerowania części ciała, kończyn, skrzeli czy nawet fragmentów w obrębie głowy, mózgu i serca. Ciekawostką jest fakt, że w środowisku naturalnym ambystoma nie przekształca się w postać lądową. Powodem braku transformacji jest wrodzona wada i brak tyrotoksyny wytwarzanej w tarczycy. Właśnie też dlatego to zwierzę przekształca się jedynie w tak zwaną postać larwalną, żyjącą w wodzie. Jednak po podaniu hormonu tarczycy w warunkach laboratoryjnych ambystoma może osiągnąć formę lądową. Płaz jest gatunkiem jadalnym, był poławiany do celów spożywczych i sprzedawany na meksykańskich targach. Obecnie jednak handel płazem jest prawnie zabroniony. 4. Batynomus. To rodzaj skorupiaka z rzędu równonogów. Przedstawiciele tego gatunku są największymi znanymi równonogami i są również idealnym przykładem gigantyzmu głębokomorskiego. Zwierzę odżywia się padliną. Ze względu na niewielkie ilości pokarmu dostępne w ich środowisku, są w stanie wytrzymać głodzone do 8 tygodni. Zaatakowane potrafią zwinąć się w kulkę, podobnie jak ich lądowi krewni. Wygląd zwierzęcia jest dość niepokojący, skorupiak przypomina ogromną stonogę. W środowisku naturalnym potrafi osiągnąć bardzo imponujące rozmiary, długość nawet ponad 70 cm i masę niecałych 2 kg. Pancerz pierwszego segmentu tułowia batynomusa zlany jest z pancerzem głowy. Na głowie występują narządy zmysłów, para złożonych oczu i dwie pary czułków. Zwierzę posiada 7 par odnóży, z czego pierwsze dwie stanowią część aparatu gębowego. Pozostałe 5 par odnóży służy do poruszania się oraz do wymiany gazowej, czyli oddychania. Zwierzę jest uważane za dość niepokojąco wyglądające, jednak nie musimy obawiać się konfrontacji z nim. Batynomusy żyją w oceanach na głębokościach od 170 do nawet ponad 2000 metrów. 3. Żółw sępi. To gatunek żółwia z rodziny skorpuchowatych spod rzędu żółwi skrytoszyjnych. Żółw sępi uznawany jest za gatunek niebezpieczny dla ludzi. W projekcie rozporządzenia gatunki niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi żółw ten ma kategorię drugą, czyli kategorię, w której oprócz żółwia sępiego znajdują się m.in. gatunki jadowitych skorpionów oraz węże należące do dusicieli. Żółw zamieszkuje południowo-wschodnie obszary Stanów Zjednoczonych od Niziny Zatokowej po Teksas i Florydę. Ściśle związany jest ze środowiskiem wodnym, dorosłe osobniki rzadko wychodzą na ląd. Gatunek zasiedla rzeki, jeziora oraz tereny bagienne. Zwierzę ma dość charakterystyczny wygląd i rozmiary jak na gada. Długość ciała dochodzi do ponad 60 cm, a waga potrafi przekroczyć 100 kg. Żółw sępi żywi się w zasadzie wszystkim, co uda mu się upolować. Jego silne szczęki radzą sobie nawet z muszlami dużych ślimaków oraz małży. 2. Długoszpar. Inaczej rekin olbrzymi, żarłacz olbrzymi lub rekin gigantyczny, nazywany czasami również rekinem słonecznym z powodu skłonności do wygrzewania się na słońcu tuż pod powierzchnią wody. Gatunek dużej morskiej ryby, jedyny żyjący przedstawiciel rodziny długoszparowatych, jest drugim na świecie rekinem pod względem wielkości. Jego długość sięga niemal 7 metrów. Ma krótki pysk z szerokim otworem gębowym, wyposażonym w od 4 do 9 rzędów drobnych, stożkowatych zębów. Ich łączna liczba dochodzi do nawet 3000. Długość życia zwierzęcia dochodzi nawet do 50 lat. Żerujące długoszpary pływają powoli, z szeroko rozwartym otworem gębowym, pobierając w ciągu godziny do 2000 ton wody, zawierającej drobne organizmy, głównie widłonogi. Potrafią jednak rozwijać znaczne prędkości i wyskakiwać ponad powierzchnię wody. Zwierzę wygląda bardzo groźnie, jednak niesprowokowane nie jest zagrożeniem dla człowieka. 1. Wargacz azjatycki.
Wargacz azjatycki znany jest jedynie na Półwyspie Koreańskim, w Chinach, Japonii oraz na wyspach Ogasawara, gdzie zamieszkuje skaliste obszary rafowe. Naukowcy wierzą, że samica wargacza azjatyckiego zmienia płeć na męską, ponieważ dysponuje większą ilością genów. Jednak nie jest jasne, dlaczego niektóre ryby tego gatunku są obdarzone taką zdolnością, a inne nie. Ryba posiada dość niecodzienny i stosunkowo nieprzyjemny wygląd. Potrafi osiągnąć długość niemal metra, a jej waga przekracza 10 kg. Jednak mimo odstraszającego wyglądu nie jest niebezpieczna dla ludzi. Znany jest przypadek nurka, który oswoił nawet taką rybę. Jego przyjaźń ze zwierzęciem trwa ponad 25 lat, a ryba okazała się tak inteligentna, że przypływa do swojego właściciela na dźwięk dzwonka. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zaobserwować nas na Instagramie i na Facebooku oraz zasubskrybować naszego kanału.